oskarżeni o zbrodnie na wolności i protest przeciw spalarni Wilkowyjach. Alicja Sękowska, zapraszam na alarm. Od 24 lat rodzina brutalnie zamordowanej Iwony Cygan czeka na sprawiedliwość. Lata kłamstw, krętactwa, zmowa milczenia, a nawet tajemnicze śmierci świadków miały sprawić, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Kiedy w końcu oskarżeni stanęli przed sądem, ten po 5 latach niezakończonego procesu wypuścił ich na wolność. Dlaczego? Bo w co trudno uwierzyć, sąd nie obawia się, że ci, którym zarzuca się kłamstwa, zastraszanie i zabójstwa, będą mataczyć. Pozostaje mieć nadzieję, że mordercy odpowiedzą za swój czyn, a sprawa Iwony Cygan będzie gorzką nauczką dla tych, którzy sądzą, że istnieje zbrodnia bez kary. Teraz zapraszam Państwa do Wilkowej. Co prawda nie jest to gmina znana z serialu Telewizji Polskiej, lecz dzielnica w Tychach, ale też ma swoje samorządowe i ludzkie problemy. Dziś o jednym z nich, czyli lęku przed spalarnią śmieci. W czasach, gdy gaz i węgiel są bronią stosowaną przez Kreml w walce z wolnym światem, może warto dać szansę nowym technologiom i ogrzewać się ciepłem chociażby ze śmieci. A tych, jak wielokrotnie w Alarmie pokazywaliśmy, w kraju nie brakuje. Zapraszam na kolejne wydanie Alarmu od poniedziałku do soboty o 20:10. Do zobaczenia.